Witam, witam i o zdrowie pytam. Z tej strony Mariusz i projekt Odmładzanie na Surowo. Mam nadzieję, że zaraz zobaczycie, że nadaję na żywo. Jeśli mnie widzisz, jeśli mnie słyszysz, puść mi palucha, puść mi serducho. Napisz w komentarzu, skąd nadajesz, jak zacząłeś swój dzień. W ten sposób film dotrze do jeszcze szerszej grupy osób, ale również będziemy mogli się połączyć. Ja później te komentarze z przyjemnością od Was czytam. Bardzo się cieszę, że do nas piszecie. Jeśli widzisz mnie po raz pierwszy, to razem z Agnieszką, z moją partnerką, prowadzimy ten projekt po to, żeby podzielić się z Tobą naszą wiedzą, którą zdobyliśmy w drodze do zdrowia. Zrozumieliśmy, że nasze ciało ma wbudowany taki proces samouzdrawiania. Natomiast jedzenie ma znaczenie. Jedzenie nas również leczy. I dzisiaj porozmawiamy o sposobie oczyszczania wątroby przez cały rok, przez całe życie. Chcę Ci pokazać, w jak prosty sposób możesz pomóc swojej wątrobie oczyszczać swoje ciało. Ale zanim o tym, to może porozmawiajmy na temat wątroby. Co to jest tak naprawdę, po co jest nam potrzebna i jakie są podstawowe funkcje. Przede wszystkim, tak jak mówiliśmy już wcześniej, czy napisaliśmy w naszych książkach, wątroba to jest organ numer jeden w naszym organizmie, jeśli chodzi o oczyszczanie. Jest to organ, przez który przechodzą po prostu toksyny. Coś, co dostaje się do naszego organizmu, wątroba musi wziąć udział w filtrowaniu tego wszystkiego. Wiele osób myśli, że to nerki filtrują krew, a tak naprawdę, nie wiem czy wiesz, ale wątroba również filtruje krew. Przez wątrobę przechodzi krew i toksyny, które są zawarte w krwi, które dostały się z pokarmem, są w wątrobie filtrowane. Wtedy ta krew może być dostarczona dalej do Twoich komórek. Ale wątroba nie zajmuje się tylko oczyszczaniem. Wątroba również pomaga przyswajać składniki odżywcze, wszystkie mikro i makroelementy. Uwaga, następna rzecz, wątroba pomaga nam utylizować białka, czyli kiedy spożywamy aminokwasy, wątroba przetwarza te aminokwasy na białka, które nam są potrzebne. Następna rzecz, wątroba pomaga w produkowaniu cholesterolu. Wiele osób boi się cholesterolu, ponieważ powstał mit cholesterolowy, ale tak naprawdę cholesterol jest nam potrzebny. Jest to składnik w naszym organizmie, produkowany m.in. właśnie przez wątrobę, który jest potrzebny dla naszego organizmu, żeby produkować chociażby hormony. I jeśli nie będziesz mieć cholesterolu, to nie będziesz mieć testosteronu w dobrej ilości, nie będziesz mieć hormonów tarczycy, nie będziesz mieć hormonów estrogenowych, które pozwalają Twojemu organizmowi funkcjonować. Dlatego wątroba jest bardzo ważna. Jest tak naprawdę największym organem wewnętrznym w naszym ciele. Jeśli Stwórca to tworzył, czy powstawaliśmy, w momencie, kiedy ta wątroba powstawała, musiała być taka duża po to, żeby właśnie dokonywać tych wszystkich czynności. Niektóre zapiski twierdzą nawet, że wątroba aż do 500 różnych funkcji wykonuje w naszym organizmie, przynajmniej tych znanych tak naprawdę, tak? Co jest jeszcze bardzo ważne, jeśli chodzi o wątrobę, wątroba sama w sobie również potrzebuje oczyszczania. I dzisiaj będziemy o tym rozmawiać. Dzisiaj powiem Ci o tym, jaki jest najfajniejszy sposób na oczyszczanie naszej wątroby, który jest naprawdę super tani, naprawdę super pożyteczny i pomoże naszej wątrobie. I robimy to oczyszczanie i zachęcam Cię do tego, żeby robić to przez cały rok i to jest sposób na cały rok, bo mówiłem Wam o tym już, że w jaki sposób można wątrobę oczyszczać. Przede wszystkim pokarmy gorzkie. O tym mówimy od samego początku. Jakie to będą gorzkie? Mniszek lekarski, grejpfrut, na przykład bazylia, różne gorzkie zioła, które będą pobudzały wątrobę do produkowania żółci. W ten sposób wątroba się oczyszcza. Ale co jeszcze jest ważne, bo nie same gorzkie są nam potrzebne. Jest pewna roślina, jest pewne zioło i nie wiem, czy zgadniecie. Jeśli wiecie, o jakiej roślinie chcę powiedzieć, to napiszcie w komentarzu. Jak myślicie, o jakiej roślinie będziemy dzisiaj rozmawiać, którą można wykorzystać przez cały rok, przez całe życie do tego, żeby pomagać swojej wątrobie. Powiem Wam, że ta roślina zawiera specjalne związki, które zostały nazwane w 1969 roku i te związki nazywają się sylimaryna. Kto wie o tym? Jakie zioło ma sylimarynę? Jest to taka grupa związków, które właśnie pomagają oczyszczać naszą wątrobę. Nie widzę, że wpisujecie, być może chcecie napisać, ale Facebook nie wrzuca nam. O, jest pierwsza, Jolanta, brawo, ostropest plamisty. Ostropest plamisty, który został bardzo mocno przebadany. Ostropest plamisty, który jest znany od tysięcy lat, jest naprawdę niesamowitą rośliną. I właśnie przez to, że jest gorzki, przez to, że jest właśnie zioło, jest to zioło, które właśnie może oczyszczać naszą wątrobę, ma jeszcze te związki, które niekoniecznie są w innych roślinach, w innych ziołach. A te związki nazwane sylimaryna. Jest to grupa związków, które właśnie pomagają naszej wątrobie, ale nie tylko. Co robi ta sylimaryna? Przede wszystkim obniża zapalenia.
Widzisz, wiele chorób w naszym organizmie powstaje, a niektórzy naukowcy nawet twierdzą, powstają w miejscach zapaleń. Tam, gdzie są zapalenia, tam powstaje choroba. Następna rzecz, obniża czy pomaga kontrolować cukrzycę. Iż my nie jesteśmy zwolennikami do końca kontrolowania cukrzycy. My mamy sposoby na to, jak się pozbyć cukrzycy i jeśli masz insulinooporność, wystarczy, że wpiszesz odmładzanie na surowo insulinooporność na YouTubie, czy w ogóle w internecie i wyskoczą Ci filmiki na ten temat. Natomiast Ostropes plamisty, ta sylimaryna właśnie pomaga w kontrolowaniu cukrzycy. Następna rzecz, która jest ważna, obniża ryzyko nowotworów. Coś bardzo ważnego, dlatego że w wątrobie bardzo dużo funkcji, wątroba bardzo dużo funkcji wykonuje właśnie również ochraniających nasz organizm przed nowotworami. Mam nadzieję, że to co mówię jest wartościowe. Dzięki za wszystkie paluchy, za serducha i mam nadzieję, że dzielicie już się tym live'em z innymi, ponieważ warto wrzucić taką prostą rzecz, super tanią naprawdę, o której Wam dzisiaj zamierzam opowiedzieć. Najważniejsze, co będzie właśnie, jeśli chodzi o tą sylimarynę i ostropes plamisty, to będzie coś, co zabezpiecza wątrobę. Nie dość, że pomaga jej się oczyszczać, to jeszcze zabezpiecza wątrobę, żeby te toksyny, które wątroba wybierze z krwi, nie zostawały, nie odkładały się w błonach komórkowych wątroby. I zostało przeprowadzone takie badanie, znaczy sporo badań, ale tak naprawdę w 2013 roku jedno z badań klinicznych udowodniło, że ostropes plamisty, zażywanie go w takich większych dawkach, ilościach, około 200 mg dziennie, dawało, odbudowywało wątrobę. Czyli wątroba szybciej się regenerowała, plus dodatkowo pomagało regenerować inne organy. Bo widzisz, nasze organy w organizmie są wszystkie razem połączone. To nie jest tak, że jak wątroba jest chora, to inne organy są zdrowe. Większość organów jest w podobnym stanie. Wątroba może być jako pierwsza dać Ci sygnał albo trzustka, ale tak naprawdę wiele elementów w organizmie może pracować niepoprawnie. Dlatego to badanie jakby zapisało się w historii, mówiąc właśnie o ostropesie plamistym. Dlatego to jest takie ważne, żebyśmy w ten sposób porozmawiali. Teraz tak, jaki ostropes plamisty możemy sobie sprowadzić? Przede wszystkim nasiona. Nasiona tutaj będą łatwym do kupienia elementem, super tanim, ponieważ kilogram nasion można kupić na internecie za 10 zł, a można z tego wycisnąć albo olej, albo można to sproszkować i dodawać do naszych pokarmów, ale o tym za momencik jeszcze. To, co jest ważne i to, co będzie wartościowe jeszcze do tego, jeśli chcesz zażywać ostropes plamisty, to zauważono, że ostropes plamisty w połączeniu z sokiem z buraka, świeżo wyciśnięty sok z buraka, zresztą mamy taki sok dla Ciebie rozpisany w książce i mamy filmik nakręcony na temat, jaki jest sok najlepszy na oczyszczanie wątroby. Jest to sok, gdzie jest właśnie burak czerwony z jabłkiem. Do tego, jak dodasz ostropes plamisty, to jakby wzmacnia się jeszcze działanie tej sylimaryny i jeszcze lepszy jest ten ostropes, jeszcze bardziej wartościowy dla naszej wątroby. Tak jak powiedziałem wcześniej, roślina znana od tysięcy lat. Przez tysiące lat używana, znana i tak dalej i wiele osób wie o właściwościach właśnie ostropesu plamistego. Teraz czas na Ciebie. Skorzystaj z tego super niedrogiego, naprawdę taniego sposobu oczyszczania swojej wątroby. Możesz to stosować przez cały rok, nie musisz robić jakichś specjalistycznych oczyszczeń i tak dalej, bo możesz cały czas dbać o swoją wątrobę do końca życia. Zachęcam Cię do tego, żeby dbać o wątrobę do końca życia. Niech ostropes plamisty stanie się takim elementem Twojego życia, który masz ze sobą cały czas. I w jaki sposób najlepiej sobie dostarczyć? Myślę, że najlepszym sposobem będzie zmielenie nasion. Jeśli będziesz mieć młynek jakiś, albo na przykład szybki blender, tak jak my mamy NutriBullet, to możesz zmielić sobie nasiona i wtedy one w całości będą tam w proszku. Będziesz mógł sobie dostarczyć wszystkie składniki. Ale równie dobrym, jeśli jeszcze do końca tego nie wiem, bo tak naprawdę maszynę do wyciskania olejów używamy od kilku miesięcy, ale naprawdę dobrym sposobem będzie wyciskanie oleju z tych nasion. Bardzo fajnie się wyciska. My mamy swoje buteleczki już, do których napełniamy. Mamy, proszę, ostropes plamisty. I chcielibyśmy Was zachęcić do tego, żebyście zaczęli sobie wyciskać olej. Tu mam olej, tu mam wióry. Tutaj mieliśmy pół kilograma ostropestu plamistego, który kupujemy na stronie sokiwyciskane.pl u Zbyszka. Tak samo jak i maszynę, też możecie u niego kupić. Gorenie, bardzo dobra maszyna do wyciskania oleju. Ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj o właśnie właściwościach ostropestu plamistego. Czy można kupić olej w sklepie i też będzie wartościowy? Tego nie wiem. Nie badałem tego aż tak dokładnie i do końca nie wiem, czy to będzie aż tak wartościowe, jak wyciśnięty olej sam w domu.
Pewnie trzeba było się fachowców na ten temat zapytać, ale jeśli nie masz możliwości zakupu maszyny, czy nie masz młynka, czy nie chcesz naświąt mielić i tak dalej, to może w ostateczności możesz sobie taki olej kupić w sklepie. Można też parzyć sobie herbatę. I tutaj pewnie kwiaty. Można by było sobie kwiaty parzyć, gdzieś tam kupić Ostropes i w takiej formie herbaty również zażywać. Ale herbata będzie przez parzenie oczywiście miała jak najmniej, już dużo mniej tych wartości aktywnych. Najlepszym będzie zmielenie, dodanie natychmiast do szejka, czy do sałatki, czy do jakichś pokarmów, lub właśnie olej. A na koniec ciekawostka. Cieszę się, że aż tyle osób nas dzisiaj tutaj było i mam nadzieję, że podoba Wam się to, co mówię i podoba Wam się moje okienko tutaj. Dzisiaj wpadłem na pomysł, żeby z Wami porozmawiać przez okno. Na koniec ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, ale jest pewna legenda, która przez wiele, wiele lat, setki lat, jeśli nie no setki lat, podróżowała. Nie wiem, czy wiecie, skąd pochodzi nazwa Ostropes plamisty. Nie wiem, czy słyszeliście taką historyjkę, taką legendę. Nazwa taka, powiedzmy, oryginalna Ostropestu plamistego to jest, jak on się nazywa oryginalnie? Zaraz gdzieś tu mam nazwę zapisaną. Sylibum Marianum. Sylibum Marianum. I to jest właśnie nazwa taka rodzinna, gatunkowa właśnie Ostropestu plamistego. Nie wiem, czy wiesz, ale legenda głosi, czy taka była legenda generalnie, że jest związana z taką historią, że kiedyś wierzono, że podczas karmienia piersią kropla mleka Matki Boskiej upadła na liść Ostropestu i stąd roślina ma te charakterystyczne białe plamy. Przez wiele, wiele lat wierzono w ten sposób i wierzono, że i uważano Ostropes za roślinę niemal świętą. Także mam nadzieję, że się stanie przynajmniej używaną w Twoim domu. Niekoniecznie świętą, ale dla Twojej wątroby to będzie idealny sposób na oczyszczanie, jak również dla Twojego organizmu. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli tak, paluszki, serducha, podziel się z innymi i zdrowiejmy. Zdrowiejmy w najtańszy, najprostszy sposób, jaki jest to tylko możliwy. Dołącz do subskrybentów, czy to na Facebooku, czy to na YouTubie, aby oglądać tego typu materiały na bieżąco. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Cześć!